takim pytaniem rozpocznę to kazanie. Czy zauważyliście dzisiaj coś nowego w tym miejscu? Część osób mówi, że tak, ale część osób, może tych, które trochę później dotarły na nabożeństwo, nie odwróciły się jeszcze do tyłu, mogą to teraz zrobić. Tak. Więc można było tego nie zauważyć. Niektórzy właśnie jak wpadowali tutaj do przodu, tylko patrząc, nie zauważyli. To się zdarza, że nie dostrzegamy czegoś, co jest nowe, co jest po prostu coś, co jest, a tego nie zauważamy. Ja tak często mam. Ja mogę chodzić tą samą ulicą, tą samą drogą wiele razy. Dopiero za którymś razem widzę jakiś istotny element, nie wiem, infrastrukturę, jakiś znak, może coś ciekawego na tej drodze. Albo inny przykład. Kilka miesięcy zajęło mi zauważenie w mieszkaniu, gdzie się wprowadziłem kilka lat temu, na szybach czegoś, co na nich jest, a były tam i są tam takie listewki na głównych szybach, które mają z zewnątrz wyglądać, jakby to było małe okienka. Budynek jest historyczny, więc to pewnie konserwator zabytków chciał, żeby tak to wyglądało, ale mimo tego, że biurko miałem na wprost tych okien, to nie widziałem tego przez kilka miesięcy. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem, tutaj są takie listewki, o co tutaj chodzi. Możemy na coś patrzeć, ale tego nie widzieć. Możemy patrzeć na kogoś, ale nie wiedzieć, kim ta osoba jest. I dzisiaj przeczytamy o człowieku, który chociaż był ślepy, to on zobaczył, kim jest Jezus. Bo najpierw dostrzegł to, kim jest Jezus, a potem Jezus otworzył jego fizyczne oczy. Przywrócił mu wzrok. To Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 35 do 43 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 35 do 43 wersetu. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzeciw, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. I to uzdrowienie niewidomego wydarzyło się zaraz przed wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Jerycho to jest miasto, które było ostatnim przystankiem pielgrzymów, którzy właśnie szli wtedy na święto Paschy. I było to tylko trochę ponad 20 kilometrów od Jerozolimy, więc bardzo, bardzo blisko. I właśnie w tym miejscu Jezus zatrzymał się na chwilę, żeby spotkać i żeby zbawić konkretne osoby. Pierwszą z nich był ten ślepy żebrak, a drugą z nich w kolejnym rozdziale będzie bogaty faryzeusz, bogaty celnik Zacheusz. I to byli ludzie, których różnił stan majątkowy, ale obaj byli pogadzani w społeczeństwie. Jeden z powodu swojej choroby, drugi z powodu tego, że pracował jako celnik. Dzisiaj skupimy się na tej pierwszej historii. Dzisiaj zobaczymy też, że po raz pierwszy w Ewangelii Łukasza jest cud przywrócenia wzroku. Jest to jeden z cudów, który miał dokonać Mesjasz. To było coś, co było zapowiedziane. Ale jeszcze zanim to nastąpiło, to niewidomy nazwał Jezusa Synem Dawida. I to jest istotne, bo to też wydarzyło się pierwszy raz w tej Ewangelii, że ktoś nazwał Jezusa Synem Dawida. To jest istotne dlatego, że to podkreśla, że Jezus jest Mesjaszem i że został rozpoznany jako Mesjasz tuż przed wjazdem do Jerozolimy, gdzie wielu innych ludzi potem też wołało Hosanna Synowi Dawidowemu. I ten cud przywrócenia wzroku jest też znakiem przejrzenia na duchowe oczy. Więc on pokazuje po pierwsze to, że Jezus jest Mesjaszem, po drugie on wskazuje też na dzieło Mesjasza. Na to, że uzdrowienie wskazuje na większe dzieło Jezusa, to też zobaczymy na koniec dzisiejszego kazania. I wydawałoby się, że fragment zaczyna się w bardzo prosty sposób, dlatego że czytamy, że Jezus zbliżał się do Jerycha i że przy drodze siedział przepijany ślepiec, który żebrał. Natomiast w tym początku jest coś, co zastanawia wielu biblistów. Tam jest coś, co
wręcz jest powodem zarzutów wobec Biblii osób twierdzących, że Biblia jest niespójna. Są tam dwie takie rzeczy, dlatego na początku, zanim przejdziemy do samej historii, odpowiemy na te zarzuty, na to, co ludzie podnoszą jako jakąś wątpliwość. I chodzi o to, że w tej historii, w tej samej historii u Mateusza i Marka, w dwóch innych Ewangeliach, Jezus wychodził z Jerycha. Czyli uzdrowienie tego niewidomego miało miejsce po wyjściu z Jerycha, a nie wtedy, kiedy Jezus się do niego zbliżał. A tak jest u Łukasza. Więc tu wydaje się, że jest ta pierwsza sprzeczność. Druga to to, że Łukasz i Marek pisali o jednym niewidomym, a Mateusz napisał, że było ich dwóch. Ten drugi zarzut o tych dwóch, czy też jednym ślepym jest łatwiejszy do wyjaśnienia. Po prostu Mateusz i Marek i Łukasz skupili się tylko na jednym z nich. Oni nie pisali, że był tylko jeden, ale tylko jednego opisali. Po prostu skupili się na jednym z nich. Marek nawet napisał, że miał on na imię Bartymeusz. Więc prawdopodobnie był to człowiek, którego uczniowie później bliżej znali, może był jednym z nich i z tego powodu może właśnie pojawił się w opisie Marka nawet z imienia, a Łukasz też napisał tylko o nim. Bardziej złożone jest wyjaśnienie tej pierwszej wątpliwości, czyli tego albo zbliżania się, albo wychodzenia z Jerycha. I najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie opiera się na tym, że w tym czasie były dwa Jerycha. Były dwa miasta o tej nazwie. Właściwie jedno z nich było ruinami starego miasta, starego Jerycha, a drugie było nowym zamieszkałym miastem. I te dwa miejsca oddzielały od siebie około 2 kilometry. To jest to wyjaśnienie. Czyli że Jezus mógł wychodzić z ruin starego Jerycha, to opisali Mateusz i Marek, ale mógł zbliżać się w tym samym czasie do tego nowego zamieszkałego Jerycha. To opisał ewangelista Łukasz. Więc to jest takie najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tej zagadki, dlaczego jedni pisali o zbliżaniu się, a drudzy pisali o wychodzeniu z Jerycha. Czyli ci niewidomi, było ich co najmniej dwóch w takim razie, siedzieli gdzieś przy drodze pomiędzy tym starym a nowym miastem, między starym a nowym Jerychem. No i jako niewidomi nie byli w stanie pracować, więc po prostu żebrali. I takie miejsce było bardzo dobre do tego, żeby żebrać, dlatego że, tak jak powiedziałem, było to na drodze pielgrzymów. Jako ostatni taki większy przystanek na drodze tych, którzy oddawali się tam na święto, właściwie była to jedyna duża osada między Doliną Jordanu a Jerozolimą. Stąd każdy pielgrzym, który szedł tą drogą, musiał się tam zatrzymać, a takie osoby, które szły na święto, które były pielgrzymami, były skłonne do tego, żeby dawać jałmużnę. Dlatego też osoby, które proszą ludzi o coś, często siedzą czy umiejscawiają siebie właśnie w takim miejscu, gdzie ludzie zmierzają do jakiegoś miejsca kultu. Dzisiaj to tak jest podobnie, tak? Dzisiaj też ludzie, którzy proszą o pomoc, często właśnie są w miejscu przy wejściu do sklepu chociażby, też taka świątynia handlu, albo przy innych świątyniach, przy miejscach, przy budynkach kościelnych. Więc to są miejsca, gdzie ludzie, którzy żebrzą, też chcą się umiejscowić, bo tam ludzie faktycznie mogą być skłonni do tego, żeby dać jakieś wsparcie. Więc to, jeżeli chodzi o miejsca, a jeżeli chodzi o czas, to jest mniej więcej około tygodnia przed ukrzyżowaniem. Może kilka dni więcej niż na tydzień przed. Więc Jezus dobrze wiedział, co go wkrótce bardzo szybko czeka, ale mimo tego nie ignorował potrzeby tego jednego czy tam dwóch ludzi, którzy żebrali przy drodze. To nie było coś zbyt błahego wobec tego, co go czekało na krzyżu. Więc Jezus jest gotowy, żeby zatrzymać się nawet w takim czasie, nawet w takim miejscu, żeby zbawić jeszcze jedną osobę. No i czytamy, że on był niewidomy. Na Bliskim Wschodzie choroby oczu były i są dosyć powszechne i to pokazują nawet bardziej współczesne obserwacje. Takie dwa przykłady z XIX wieku ludzi, którzy obserwowali, byli w tamtym miejscu i przekazali swoje obserwacje. Taki misjonarz William Thompson opisywał w ten sposób miasto Ramla w dzisiejszym Izraelu. On pisał o nim tak, że przy najmniejszym wietrze powietrze wypełnia się drobnym, ostrym pyłem, który jest bardzo szkodliwy dla oczu. I pisał dalej, że kiedyś chodziłem po ulicach i liczyłem wszystkich, którzy byli niewidomi lub mieli wadę wzroku. Było to około połowy męskiej populacji. Kobiet nie mogłem zliczyć, bo były mocno zakryte. Więc to pokazuje skalę tego, jak bardzo duży był i jest to problem. Z podobnego czasu pochodzą słowa podróżnika Williama Palgrave'a. On z kolei pisał o zapaleniu oczu i pisał, że nie byłoby przesadą stwierdzenie, że wzrok jednego na pięciu dorosłych
jest mniej lub bardziej uszkodzone z powodu tej choroby. Więc problemy ze wzrokiem były czymś, co było dosyć powszechne na tych terenach właśnie z powodu tego pyłu, to może jeden powód. A z późniejszego opisu w tym fragmencie wydaje się, że ten niewidomy kiedyś widział, dlatego że on dosłownie prosił Jezusa o to, żeby odzyskał wzrok, żeby Jezus przywrócił mu wzrok, co sugeruje, że kiedyś wcześniej widział. Ale zanim to nastąpiło, to niewidomy usłyszał przechodzący tłum. To był tłum ludzi, który szedł razem z Jezusem. Tą drogą przechodziło wielu pielgrzymów, więc pewnie często niewidomy pytał inne osoby o to, co się dzieje, o to, kto właśnie przychodzi. Ale tym razem był tam ktoś szczególny. W tej grupie był ktoś szczególny i może dało się to nawet usłyszeć. Może dało się to usłyszeć w tym, że tłum był większy. Może dało się to usłyszeć w tym, że wszyscy byli wsłuchani w słowa Jezusa i słyszał właśnie Jego słowa i innych, którzy może reagowali z jakimś zachwytem. I kiedy ten niewidomy zapytał, co się dzieje, to ludzie powiedzieli mu, że przychodzi Jezus z Nazaretu. Nie wiemy, kto powiedział o tym, że przychodzi Jezus, ale czytamy o tym, że nazwali go w taki bardzo ludzki sposób. Nazwali go imieniem i miejscem, z którego pochodził. Więc w taki sposób, no, jak się nazywało wtedy ludzi, nie mówili, że jest Mesjaszem. Powiedzieli, że to jest Jezus z Nazaretu. I wygląda na to, że ten niewidomy wcześniej słyszał o tym człowieku, w sensie o Jezusie. Musiał o nim słyszeć, bo widzimy to po tym, jak zareagował. Dlatego, że wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Więc mimo tego, że on był niewidomy, że nie widział, tak naprawdę widział dużo więcej niż inni. Bo on zobaczył w Jezusie Syna Dawida, czyli Mesjasza. Chociaż inni ludzie przedstawiali mu go po prostu jako Jezusa z Nazaretu, a nie jako Mesjasza. I to jest też pierwszy raz, pierwsze miejsce, jedyne miejsce, w którym czytamy o tym, że Jezus był w Jerychu, aczkolwiek w związku z tym, że było to miejsce na trasie pielgrzymów, to prawdopodobnie był tam więcej razy, więc pewnie też dlatego niewidomy mógł już słyszeć o Jezusie, a nawet bez tego, gdyby nawet Jezus nie był w tym mieście wcześniej, to i tak wielu ludzi słyszało w całym Izraelu o tym człowieku, o Jezusie z Nazaretu, o tym, który czynił cuda i który nauczał z mocą. Natomiast ten niewidomy był jedyną osobą w całej Ewangelii Łukasza, który nazwał Jezusa Synem Dawida. I wiemy, że ziemskim opiekunem, ziemskim ojcem, można powiedzieć, Jezusa był Józef. Natomiast tutaj nie chodzi o ani ziemskie ojcostwo, ani o ziemską opiekę. Tutaj chodzi o bycie wyczekiwanym potomkiem króla Dawida. I ten tytuł, dosłownie ten tytuł Syna Dawida, bierze się z zapowiedzi, którą Bóg złożył kiedyś właśnie królowi Dawidowi. Mamy to w 7 rozdziale 2 Księgi Samuela. Można sobie tam zobaczyć fragment, w którym właśnie jest rozmowa Dawida z prorokiem Natanem, w którym to właśnie prorok Natan przekazywał Dawidowi taką zapowiedź. I na początku tamtego fragmentu, 2 Samuela, 7 rozdział, Dawid mówił o tym, że chciał zbudować dom dla świątyni, dla skrzyni Bożej, czyli dla Arki Przymierza. I chodziło tutaj o to, że świątynię chciał zbudować. Cały czas Arka wtedy była jeszcze w namiocie przechowywana. Pan Bóg powiedział wtedy przez proroka Natana Dawidowi, że to nie jest, że Dawid tego nie zbuduje, że zbuduje to dopiero jego potomek, że jego potomek zbuduje dom dla Bożego imienia. I chodziło tutaj o Salomona, który faktycznie zbudował świątynię. Ale prorok Natan powiedział też coś więcej. Powiedział nie tylko o potomku Dawida bezpośrednim, ale powiedział także, że potomek Dawida utwierdzi tron jego królestwa. I to już nie było coś, co mógł wypełnić Salomon. Te słowa mówiły o przyjściu Mesjasza, który zasiądzie na wiecznym tronie i właśnie będzie Mesjaszem. I to jest coś, co powtarzało się później w księgach prorockich, do czego też odwoływali się Izajasz, a potem Jeremiasz. Izajasz w 11 rozdziale pisał o gałązce z pnia Isajego, inaczej Jessego, czyli ojca Dawida. I pisał, że ta gałązka z pnia Isajego, czyli potomek Isajego, potomek Dawida, że na nim spocznie Duch Pana i że będzie sądzić sprawiedliwości. Prorokował też o nim Jeremiasz w 23 rozdziale, 5 werset. Też czytamy o sprawiedliwej latorośli Dawida. O tym, że on miał panować jako król i że za jego dni Juda miał być wybawiony, a Izrael mieszkać bezpiecznie. Więc to są te zapowiedzi mówiące o
synu Dawida, który będzie królem, Mesjaszem, za którego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. Więc Żydzi na to czekali i spodziewali się tego, że ich Mesjasz będzie właśnie z linii Dawida i dlatego mamy dowody w Ewangeliach. W dwóch Ewangeliach są dowody, które właśnie to podkreślają, pokazując, że Jezus jest z linii Dawida. Przy narodzinach Jezusa też mamy anioła pańskiego, który mówi, że Jezus narodził się w mieście Dawidowym. Więc też jest potwierdzenie, że to jest właśnie człowiek, który narodził się z linii Dawida. Ale później w Ewangeliach widzimy tylko kilka przypadków, w których ludzie nazywają Jezusa synem Dawida. I nie były to jakieś wysoko postawione osoby. To nie byli przywódcy Izraela. To z reguły były osoby, które miały dosyć niski status społeczny. I widzimy to właściwie tylko w Ewangelii Mateusza, poza tym fragmentem u Łukasza, że były osoby, które nazywały Jezusa synem Dawida. I dla przykładu najpierw zrobili to dwaj inni niewidomi w Ewangelii Mateusza. Potem zrobili to ludzie, którzy w taki sposób zareagowali na uwolnienie opętanego, który był ślepy i niemy. Potem synem Dawida nazwała też Jezusa kobieta kananejska, która wołała dlatego, że jej córka była opętana. Więc zwykle, widzimy po tych przykładach, wiązało się to z uzdrowieniem albo z uwolnieniem od demonów. To jest jakiś związek między nazywaniem Jezusa synem Dawida, a właśnie tym, co robił wtedy. A poza tym jeszcze później, po tym fragmencie, będzie wjazd do Jerozolimy, gdzie także inni ludzie wołali na Jezusa synu Dawidowy. Hosanna synu Dawidowy, a także później w świątyni. Dzieci to samo wołały. Dzieci też wołały Hosanna synowi Dawidowemu. Więc taki był nastrój Żydów, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, pewnie właśnie po tym, co uczynił. Dlatego, że często wtedy, kiedy Jezus był nazywany synem Dawida, to działo się to albo po tym, jak uczynił jakiś cud, albo w związku z tym, że ktoś prosił, żeby Jezus uczynił jakiś cud. To jest związek właśnie tego tytułu syna Dawida z tym, co ludzie mówili o Jezusie. I tak jest też tutaj. Dlatego ten niewidomy prosił Jezusa, żeby się nad nim zmiłował. Dlatego, że był ślepy i chciał, żeby Jezus jako syn Dawida przywrócił mu wzrok. I widzimy, że nie ustawał w tym wołaniu, mimo tego, że byli ludzie, którzy chcieli go uciszyć. I tutaj nie wiemy też, kto próbował go uciszyć, ale jeżeli pamiętamy zachowanie uczniów Jezusa wcześniej, to być może to byli oni, dlatego że wcześniej w podobny sposób próbowali powstrzymać ludzi, którzy przyprowadzali dzieci do Jezusa. Więc może było podobnie, że też chcieli, żeby ten człowiek dał spokój Jezusowi. Ale niewidomy nie tylko nie przestał wołać, on krzyczał coraz głośniej. Widzimy to w tym, że w 39 wersecie jest inne słowo, jest inny opis tego, co robił. To był już taki mocniejszy krzyk. To był wręcz wrzask z powodu takiej jego rozpaczliwej sytuacji. Więc wytrwale wołał. Podobnie jak wcześniej mieliśmy przypowieść o wdowie, która wołała do sędziego, nieuczciwego sędziego. On podobnie wołał, mimo tego, że byli ludzie, którzy chcieli go uciszyć. On krzyczał jeszcze głośniej. I podobnie jak w tamtej przypowieści, Jezus też odpowiedział na jego wołanie. Mamy to w 40 i 41 wersecie. Czytamy, że wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go mówiąc, co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. Więc Jezus jest tym, który każe innym przyprowadzić go do siebie. W Ewangelii Marka widzimy nawet, że niewidomy zareagował natychmiast, bo Marek opisał, że ślepy zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i poszedł do Jezusa. Więc to pokazuje, jak bardzo chciał się już spotkać z Jezusem. I widzimy też w tym miejscu, dlaczego niewidomy woła Jezusa. Możemy się oczywiście tego domyślać, mogliśmy się tego domyślać, ale tutaj mamy to wprost. Kiedy Jezus zadaje pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? I oczywiście Jezus wiedział, czego ten człowiek chciał. Jezus nie pytał o to, żeby uzyskać jakąś informację, ale to pytanie posłużyło temu, żeby inni widzieli, jaka jest jego wiara. Dlatego, że on powiedział Jezusowi, Panie, abym przejrzał. I niesamowite jest w tym to, że ten niewidomy wiedział, dobrze wiedział, z kim rozmawia, kim jest Jezus. Że tak dobrze wiedział, że właśnie Jego może o to poprosić. Dlatego, że ten człowiek nie krzyczał do wszystkich, zmiłujcie się nade mną.
Nie krzyczał z nadzieją, że może ktoś w końcu okaże się tym, kto będzie miał taką moc, żeby przywrócić mu wzrok. On miał konkretną potrzebę i dopiero wtedy, kiedy usłyszał, że idzie Jezus z Nazaretu, zaczął właśnie wołać. Cała ta historia temu służy, żeby pokazać, kim jest Jezus. I możemy się tego uczyć właśnie od tego niewidomego. Bo tak naprawdę ten niewidomy widział dużo więcej niż inni. I widzimy to właśnie w tym tytule i w tym, o co poprosił Jezusa. Że poprosił właśnie syna Dawida o to, żeby wrócił mu jego wzrok. Bo taki cud, takie uzdrowienie było jednym ze znaków mesjańskich. I sam Jezus o tym mówił. Sam Jezus mówił o tym wcześniej, że właśnie takie cuda świadczą o tym, że jest Mesjaszem. Powiedział o tym między innymi wtedy, kiedy przybyli do niego posłańcy od Jana Chrzciciela. To jest 7 rozdział Ewangelii Łukasza. Jan Chrzciciel miał wtedy takie chwilowe zwątpienie. Przez chwilę zastanawiał się nad tym, czy faktycznie Jezus jest tym, na którego mieli czekać. I wtedy Jezus powiedział tym posłańcom, żeby przekazali Janowi to, co widzieli i to, co słyszeli. 22 werset tego 7 rozdziału mówi tak. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą i tak dalej. Jezus wymieniał te rzeczy, które właśnie wtedy robił i to pokazywał, że faktycznie jest tym, na którego czekali. I to wynikało z tego, co wcześniej mówił prorok Izajasz. Pod koniec księgi Izajasza są takie słowa, które później Jezus czytał w synagodze w Nazarecie. Jezus stanął w synagodze i przeczytał fragment, który mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. I potem, jak Jezus to przeczytał, to powiedział, że to słowo wypełnia się właśnie dzisiaj, bo On jest tym, który ogłasza ślepym przejrzenie. I właśnie to zrobił tam pod Jerychem, wobec tego ślepego, czy wobec tych dwóch niewidomych. Ogłosił im przejrzenie. Widzimy to w 42 i 43 wersecie. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Więc uzdrowienie niewidomego było znakiem. Znakiem, który wskazuje na to, kim jest Jezus, i znakiem, który wskazuje na duchowe uzdrowienie. I przy tym Jezus powiedział temu człowiekowi, że jego wiara go uzdrowiła. I to słowo uzdrowiła nie znaczy tylko fizycznego uzdrowienia. To jest słowo, które w innych miejscach pojawia się jako zbawienie od grzechu. Więc jest to coś więcej niż tylko same uzdrowienie fizyczne. Dlatego, że ten niewidomy wierzył nie tylko w to, że Jezus może go uzdrowić, on przede wszystkim wierzył w to, kim jest Jezus. Bo nazwał go synem Dawida, a potem nazwał go jeszcze Panem. Więc tym bardziej widać, że wiedział i rozumiał, kim jest Jezus. Jezus często zwracał uwagę przy uzdrowieniu na wiarę innych ludzi, chociaż nie było to wymogiem, żeby uzdrawiać. Były przypadki, w których nie było to potrzebne, ale w tym przypadku wiara uzdrowiła nie tylko jego oczy. Bartymeusz, bo prawdopodobnie właśnie takie było jego imię, doświadczył też zbawienia duszy. Więc Jezus w tym momencie był w drodze do tego, żeby zbawić ludzi z całego świata, ale zatrzymał się po to, żeby zbawić tego konkretnego człowieka i żeby ulżyć w jego cierpieniu. Więc ten niewidomy nie tylko odzyskał wzrok, on stał się uczniem Jezusa. Czytamy, że nawet szedł za nim, wielbiąc Boga. Pewnie dołączył do tej grupy, która szła do Jerozolimy i wielbił przy tym Boga. Podobnie jak cały lud, który też oddawał Bogu chwałę. Więc prawdopodobnie kilka dni później był jednym z tych, którzy też wołali Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Ale cud przywrócenia wzroku był też znakiem przywrócenia czy otworzenia ludziom ich duchowych oczu. W przypadku Bartymeusza jego duchowy wzrok zadziałał nawet szybciej niż jego wzrok fizyczny, bo dostrzegł w Jezusie Mesjasza, zanim Jezus przywrócił mu wzrok. Ale zobaczymy sobie teraz, w jaki sposób przywrócenie wzroku jest, czy wskazuje na większe dzieło Jezusa. W Nowym Testamencie mamy przypadek jeszcze jednej osoby, której Jezus też ukazał się na drodze i która dzięki temu odzyskała wzrok.
i to odzyskała ten wzrok, chociaż przed spotkaniem z Jezusem ten człowiek nie miał problemów ze wzrokiem. Nie wiem, czy wiecie, o kim mowa. Mówi tutaj o Saulu, który był oślepiony światłem z nieba, kiedy spotkał Jezusa na swojej drodze. I ukazał mu się Jezus, a po tym spotkaniu przez 3 dni nic nie widział. Mimo tego, że wcześniej widział dobrze, przynajmniej jeżeli chodzi o jego fizyczne oczy. Jego oczy otworzyły się dopiero wtedy, kiedy Bóg posłał do niego Ananiasza. Ananiasz przyszedł do niego, żeby przejrzał i żeby został ochrzczony, żeby przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I wtedy dopiero czytamy, że z jego oczu odpadły jakby łuski, wtedy wstał i został ochrzczony. Czyli przed spotkaniem z Jezusem miał dobry wzrok, ale był duchowo ślepy. Kiedy zobaczył Jezusa, kiedy oświeciło go światło z nieba, stracił wzrok na 3 dni i dopiero przejrzał wtedy, kiedy otrzymał Ducha Świętego. Wtedy przejrzał kompleksowo. I fizycznie zobaczył ponownie i duchowo zobaczył po raz pierwszy, kim jest Jezus. Wiemy, że potem jego wzrok fizyczny zaczął się pogarszać, to widzimy w liście do Galacjan, ale jego duchowy wzrok tylko się wyostrzał. I ciekawe jest to, że kiedy Paweł opisywał później to spotkanie, to mówił, jakie zadanie dał mu Jezus i w tym zadaniu też jest mowa o przywracaniu wzroku. Zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie, 26 rozdział. Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, przed którym Agrypą Paweł mówi o tym, jakie słowa przekazał mu Jezus. Widzimy to w 17 i 18 wersecie, że Jezus powiedział do Pawła, kiedy go spotkał tam na tej drodze do Damaszku, że wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i odwadze szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Więc też jest mowa o przywracaniu wzroku. Paweł był Bożym narzędziem otwierania ludziom ich duchowych oczu, odwracania ich od ciemności do światłości, odwadze szatana do Boga, po to, żeby mogli dostąpić odpuszczenia grzechów. I to jest zadanie świadków Chrystusa, więc to jest też nasze zadanie. Czyli bycie świadkiem Chrystusa wśród ludzi, do których Jezus nas posyła. A Bóg jest tym, który ma moc do tego, żeby otworzyć ich oczy. Bo bez tego ludzie mogą patrzeć, ale nie będą widzieć. Mogą słuchać, ale nie będą rozumieć. I podobnie opisuje to zadanie Paweł w drugim liście do Koryntian. Tutaj też jest mowa o zaślepieniu. Z drugi list do Koryntian, rozdział 4. Na początku tego rozdziału Paweł napisał, że świadkowie Chrystusa nie postępują przebiegle, że nie fałszują Bożego Słowa. Ale zobaczmy i przeczytajmy wersety od 3 do 6. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, od 3 do 6 wersetu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności nie światło zaświeci, doświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Każdy człowiek dziedziczy, można powiedzieć, duchową ślepotę. To jest coś, co dziedziczymy od pierwszego człowieka, od upadku pierwszego człowieka. To jest nasza wada wrodzona. Przez to Ewangelia była dla nas zasłonięta. Tym, w tym namieszał był Bóg tego świata, czyli szatan, który postarał się, żebyśmy nie widzieli światła Ewangelii. I pozostawalibyśmy w tym stanie, gdyby nie Bóg, który oświecił nasze serca. I ciekawe jest to, że Paweł porównuje tę Bożą interwencję do tego, co działo się przy stworzeniu, kiedy Bóg powiedział i stało się światłość w ciemności. I w podobny sposób Bóg wprowadził światło do naszego wnętrza. Dzięki temu zajaśniało nam poznanie Bożej chwały na obliczu Chrystusa. Czyli mogliśmy w końcu dostrzec to, co wcześniej było dla nas zakryte. I być może wielu z nas pamięta to, jak kiedyś reagowaliśmy na Ewangelię przed nawróceniem. Ja sam wiele razy słyszałem Ewangelię przed nawróceniem. Słyszałem o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Słyszałem, że oddał swoje życie za grzechy tego świata.
I oczywiście słyszałem oprócz tego wiele innych rzeczy, które były taką dowodówką, bo słyszałem to w Kościele katolickim, ale nie dlatego tego nie przyjmowałem. Nie przyjmowałem Ewangelii nie dlatego, że była wykrzywiona, nie przyjmowałem jej dlatego, że byłem zaślepiony. Zaślepiony przekonaniem o swojej dobroci, zaślepiony przekonaniem o tym, że dla Boga grzech nie jest aż tak poważny, zaślepiony, bo nie widziałem w Jezusie jedynej nadziei na życie wieczne. Że taką nadzieję daje tylko Jego, a nie moje posłuszeństwo i Jego ofiarę w miejsce mojego potępienia. I to wszystko mogą zobaczyć dopiero wtedy, kiedy Bóg rozświecił moje serce. Ale to nie kończy problemu ze wzrokiem. Bo takie problemy z duchowym wzrokiem mają także osoby wierzące. My też zmagamy się ze wzrokiem już potem, kiedy dostrzegliśmy piękno Ewangelii. Kazanie na górze. Jezus mówił o czymś, przez to też możemy mieć problem z właściwym widzeniem. Że w naszych oczach też może być coś, co utrudnia nam właściwą ocenę. Nas samych i innych ludzi. Chodzi tutaj o ten problem, który wynika z tego, że możemy mieć belkę w swoim oku, czyli nie widzieć grzechu w sobie i w związku z tym nic z nim nie robić, ale widzieć drzazgę w oku brata lub siostry i z łatwością wytykać ich problemy. I ten problem może być na tyle duży, że stanie się tak jak w Laodycei. To jest jedno z miast, do których Jezus przekazał list w objawieniu Jana. Bo tamtym wierzącym w Laodycei wydawało się, że mają wszystko, ale było zupełnie inaczej. To jest trzeci rozdział objawienia Jana, 17 werset. Gdzie Jezus przekazał przez apostoła Jana do tego kościoła takie słowa. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak i ślepy i goły. Można być chorym i o tym nie wiedzieć. Wiemy o tym, bo też słyszymy, albo sami doświadczaliśmy tego, że jakaś choroba ukazała się nam dopiero po jakimś czasie, mimo tego, że byliśmy chorzy już wcześniej. Ale podobnie jest w świecie duchowym. W kościołach też są ludzie przekonani o swoim bezpieczeństwie, mimo tego, że nie powinni, bo nie są bezpieczni. Jeżeli uważają, że niczego już nie muszą, jeżeli nie chcą słyszeć o odrzuceniu grzechu, o tym, żeby upodabniać się do Chrystusa, jeżeli z łaski zdobili takie przyzwolenie na życie po swojemu, tak jak pisał Juda, że łaskę Boga obracają w rozpustę. Pan Jezus mówi tutaj do takich osób, żeby nabyło u niego maści na oczy i żeby przejrzały. I w każdym takim przypadku, czy chodzi o człowieka, który pierwszy raz słyszy Ewangelię, czy chodzi o osobę, która chodzi do kościoła, ale ma problemy ze wzrokiem, nabycie maści na oczy wygląda w podobny sposób, jak zrobił to Bartymeusz, który był niewidomy. Zawołanie do Jezusa i prośba o miłosierdzie, żeby to On otworzył nasze oczy. I tu nie trzeba wielkich słów i nie trzeba wcale wielu słów. To może być podobna modlitwa do tej, którą złożył też celnik, kiedy był w świątyni. Mamy to w tym samym rozdziale. On wiedział, że jest grzeszny, wiedział, że potrzebuje miłosierdzia. I właśnie o to zawołał. Nawet nie musiał wypowiadać swoich grzechów. Wystarczyło to, że powiedział: Boże mój, zmiłuj się, bądź miłościw niegrzesznemu. To były te słowa, które wypowiedział celnik świątyni. Czyli uznał swój grzech przed Bogiem i prosił Go o miłosierdzie. Tyle wystarczy, żeby odzyskać wzrok. I to był już ostatni cud Jezusa na drodze do Jerozolimy. To był ostatni z cudów mesjańskich, czyli takich, które wskazują na tożsamość Jezusa, nie licząc oczywiście zmartwychwstania, które będzie największym cudem. Ale w tej historii niesamowite jest to, że to niewidomy dostrzegł Jezusa. Dostrzegł w nim Mesjasza. Nazwał go synem Dawida. I nawet dobrze wiedział, czego może się od niego spodziewać. Bo wierzył, że jest synem Dawida, więc wierzył w to, że może przywracać wzrok ślepym. I z tego powodu tak gorliwie wołał, nawet mimo tego, że byli ludzie, którzy chcieli go uciszyć. I to przywrócenie wzroku wskazuje na to, kim jest Jezus, ale wskazuje też na potrzebę, jaką ma każdy człowiek. Bo każdy potrzebuje przejrzeć na oczy. Bartymeusz dostrzegał w Jezusie Mesjasza, mimo tego, że nie widział na swoje fizyczne oczy,
ale wielu ludzi ma dokładnie odwrotnie. Mają zdrowe oczy, ale nie widzą tego, co jest najważniejsze. Mają dobry słuch, ale nie słyszą tego, co może ich uratować. I nawet mogą czytać, nawet mogą słyszeć Boże Słowo, ale są pod wpływem Boga tego świata. Diabła, który zaślepił ich umysły i nie widzą w Jezusie tego, kim jest. Ale my też mamy problem ze wzrokiem. My też czasem nie chcemy widzieć tego, co trzeba byłoby zmienić w nas samych, a łatwiej dostrzec to, co powinni zmienić inni, w naszym mniemaniu przynajmniej. Jest też takie ryzyko traktowania łaski jako wymówki dla grzechu. Że skoro Bóg okazuje łaskę, to nie musimy przejmować się tym, jak żyjemy. To też jest duchowa ślepota. Tym gorsze, jeżeli ktoś myśli, że jest bezpieczny, to tak naprawdę powinien przejrzeć na swoje oczy. Ale pociechą i nadzieją jest to, że w każdym takim przypadku możemy zwrócić się do Boga, bo On cały czas ma moc zaświecić to światło w ciemności, rozświecić nasze serce, żebyśmy my dostrzegli Bożą chwałę, którą okazał nam Chrystus. Amen.